we wsi Garni, należącym na wysokości 1400 metrów płaskowyżu, nad głębokim wąwozem rzeki Azat, wznosi się antyczna świątynia z I wieku naszej ery, jedyny tego typu zabytek na Zakaukaziu. Świątynię zbudował król Tiridates I ku czci pogańskiego boga słońca Mitry. Świątynia uległa zniszczeniu w czasie trzęsienia ziemi w 1679 roku i została wiernie zrekonstruowana z zachowanych elementów w latach 1969-1975. W trakcie prac wykopaliskowych odsłonięto fundamenty chrześcijańskiego kościoła z VII wieku oraz fragmenty królewskiej łaźni z mozaikową posadzką. Fragment murów obronnych z bramą. Jedziemy z Erewania do katedry w Eczmiadzynie. Po drodze zatrzymujemy się przy kościele świętej Hripsime. Budowę kościoła ukończono w 618 roku, co czyni go jedną z najstarszych świątyń w Armenii. Uległ częściowemu zniszczeniu w XVII wieku i został poddany gruntownej renowacji na przełomie XIX i XX wieku. Od 2000 roku jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Święta Hripsime odrzuciła zaloty najpierw cesarza Dioklecjana, a później króla Armenii Tiridatesa III, stwierdzając, że ona należy tylko do Chrystusa. Została za to ukamieniowana wraz z 40 innymi chrześcijańskimi dziewczętami. Eczmiadzyn to nazwa historyczna, a współcześnie miasto nazywa się Wagarszapat. Bramą świętego Grzegorza wchodzi się na teren 6-hektarowego kompleksu zwanego Ormiańskim Watykanem. Jest tu siedziba najwyższego patriarchy apostolskiego kościoła ormiańskiego, noszącego tytuł katolikosa wszystkich Ormian. Kopie haczkarów ze wspomnianego już ormiańskiego cmentarza w Dżulfie. Nowy budynek Wyższego Seminarium Duchownego. Budynek, w którym poprzednio mieściło się seminarium. Katedra w Eczmiadzynie to najstarsza i najważniejsza świątynia ormiańska, wybudowana w latach 301-303 przez Grzegorza Oświeciciela, zaraz po tym, jak król Tiridates III przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Jest to najstarsza katedra na świecie. Została poważnie zniszczona i niemal od podstaw odbudowana w obecnej formie w 483 roku. Nad wejściem do katedry wznosi się dzwonnica wybudowana w XVII wieku. Ozdobne główne wejście do katedry. Niestety wewnątrz przeprowadzany jest remont i niewiele da się obejrzeć. W świątyni znajdują się liczne zabytkowe rękopisy, ikony, rzeźby i krucyfiksy. Najcenniejszym skarbem jest grot włóczni przeznaczenia, zwanej także włócznią Longinusa, uważanej za relikwię męki pańskiej. Grot jest przechowywany w złotym relikwiarzu w skarbcu katedralnym. Od 2000 roku katedra jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W pobliżu katedry stoi pomnik ludobójstwa dokonanego na Ormianach przez Turków. Pałac Katolikosa naprzeciw katedry.